Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Jak możecie usłyszeć, mam totalnie zatkany nos, mam chore zatoki, dlatego właśnie film nie pojawił się standardowo w niedzielę i nagrywam go dopiero dzisiaj. Dzisiaj mamy środę. No ale stwierdziłam, że po prostu już nie będę dłużej czekać, bo jestem teraz też na zwolnieniu, nie chodzę do pracy, więc mogę ten film nagrać, a później będę musiała wszystko nadrabiać, wszystkie zaległości. Tak więc musicie mi tym razem wybaczyć ten taki nosowy głos, a ja zapraszam Was do obejrzenia TBR-u, czyli moich planów czytelniczych na listopad. Jeśli chodzi o plany na listopad, to mogłabym ten miesiąc podzielić na takie dwie części. Pierwsza część to Nonfiction November. Właśnie w listopadzie odbywa się taki miesiąc ogólnoświatowy, chyba wydaje mi się, że to nie jest akcja tylko polska, tylko właśnie ogólnoświatowa. Zresztą jej nazwa jest angielska, więc na pewno tak jest. To jest właśnie miesiąc, w którym czytamy literaturę nonfiction, reportaże, jakieś biografie, autobiografie, tego typu rzeczy. I mam tutaj kilka takich książek, które koniecznie chciałabym przeczytać w tym miesiącu. I tutaj przede wszystkim jest to książka Barbary Demick, Światu nie mamy czego zazdrościć. Jest to książka dotycząca Korei Północnej. Ta książka pojawiła się w moim takim TBR-ze na cały 2021 rok, a mamy już listopad, więc to ostatni dzwonek, żeby po tę książkę chwycić. I myślę właśnie, że ten Nonfiction November będzie na to idealnym momentem. Bardzo chciałabym ją w końcu przeczytać. Wiem, że jest to świetny reportaż. Wiele osób, z którymi opiniami się często zgadzam, właśnie mówiło, że ten reportaż jest naprawdę fantastyczny, także no nie mogę się doczekać czytania, a mam też za sobą już kilka książek o Korei Północnej i no wiem, że to jest ciężki, trudny, ale jednocześnie bardzo interesujący temat, ze względu na to, jak mało na temat tego kraju wiemy. Tak więc no, mam nadzieję, że uda mi się ten plan czytelniczy w listopadzie spełnić. Druga książka, jeżeli chodzi o nonfiction, którą chciałabym w listopadzie przeczytać, to nowość i książka, którą otrzymałam od wydawnictwa Pruszyńskiej i Spółka, a jest to książka Tobr 2. Jest to druga część, ponieważ wcześniej ukazała się właśnie pierwsza, ja również mam ją na swojej półce, jeszcze nieczytaną, ale mam nadzieję, że uda mi się to szybko nadrobić. Ta książka nosi podtytuł Nie każdy wróci i podobnie jak pierwsza część opowiada o tym, jak ratownicy Topru często narażają własne życie po to, żeby uratować turystów czy taterników, którzy właśnie wybierają się w góry, w nasze polskie Tatry. Z tego, co słyszałam opinię o pierwszej książce, bo o dwójce jeszcze nie słyszałam za dużo, natomiast z tego, co słyszałam o pierwszej części, to naprawdę jest to fenomenalna książka, taka, którą powinna przeczytać absolutnie każda osoba wybierająca się kiedykolwiek w góry, żeby po prostu miała świadomość, z czym mogą się wiązać pewne, oczywiście nie zawsze, ja tutaj nie chcę generalizować, natomiast czasami możemy przeczytać nawet o nieodpowiedzialnych turystach, którzy wybierają się gdzieś tam w góry w złych warunkach pogodowych, albo są nieprzystosowani, wiecie, jeżeli chodzi o obuwie czy o ubranie i w taki sposób właśnie idą w góry, no a później ktoś musi po prostu ich ratować i czasem wręcz poświęcać własne życie, żeby uratować cudze. No i tutaj właśnie mamy opis niektórych takich akcji ratunkowych. Bardzo, bardzo jestem tej książki ciekawa. Jeżeli znacie mnie trochę dłużej, albo jeżeli na przykład jeszcze pamiętacie mnie z czasów bloga, to na pewno wiecie, że literatura górska kiedyś była moją ogromną, ogromną miłością. Potem trochę przestałam takich książek czytać, natomiast dalej bardzo je lubię i zawsze chętnie po coś z tej półki sięgam. Także naprawdę tej książki nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że bardzo, bardzo mi się spodoba. I kolejna książka, jeżeli chodzi właśnie o reportaże, o literaturę faktu, to coś z tego mojego drugiego bieguna zainteresowań, czyli lotnictwo. A mamy tutaj książkę Lecę, piloci mi to powiedzieli, Jana Pelczara. To jest taki reportaż, który dotyczy pracy pilota, jak to wszystko wygląda, oczywiście te wszystkie plusy, które no każdy zna i wydaje mi się, że czasem wręcz wyolbrzymia, ale również ciemne strony tego zawodu, jak to rzeczywiście wygląda w rzeczywistości, z czym trzeba się mierzyć na co dzień, pracując właśnie jako pilot, ale też myślę, że być może będą tutaj jakieś historie dotyczące załogi pokładowej. Bardzo są te książki ciekawa, bo brakuje mi takich rzetelnych reportaży dotyczących właśnie lotnictwa, bo wiecie, mamy takie książki takie pisane przez dziewczyny, które pracują w tym zawodzie i one są bardzo fajne, bardzo przyjemne, takie jakbyśmy były z przyjaciółką na kawie i ona by nam opowiadała o swojej pracy. Natomiast brakuje mi właśnie takich, wiecie, takich naprawdę rzetelnych, dobrych reportaży w tym temacie, bo jedyne, które znam, to jest w zasadzie chyba również wydawnictwo Czarne, W niebo wzięte, które dotyczy stewardes pracujących w czasach PRL-u, który swoją drogą też jest bardzo ciekawy i też Wam go polecam i mam nadzieję, że właśnie ten reportaż o pilotach Lecę również bardzo mi się spodoba. I ostatnia książka, jeżeli chodzi o kategorię non-fiction, którą tutaj mam, to coś, co Wam już pokazywałam i coś, co znalazło się w jednym z moich TBR-ów, chyba na sierpień, gdzieś tam koło wakacji, wydaje mi się, a jest to książka Państwo Gutwińscy, Zwierzęta i ich ludzie. Jest to reportaż właśnie dotyczący państwa gutwińskich, ich pracy w zoo, tego jak oni traktowali zwierzęta, jak wygląda ta ich relacja ze zwierzętami. Z tego co słyszałam, to jest naprawdę fenomenalna reporterska robota i też taki reportaż, który trochę gdzieś tam odziera z legendy właśnie tytułowych Państwo Gutwińskich. Bardzo jestem tej książki ciekawa i mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nią zapoznać. Na pewno chciałabym to zrobić do końca tego roku, bo jest to jednak jeden z reportaży, na które naprawdę najmocniej w tym roku czekałam, więc chciałabym w końcu mieć go za sobą i wypowiedzieć się, mieć jakąś własną opinię na ten temat. No dobrze.
dobrze. I ta druga część mojego TBR-u to są trzy książki. Książki, które zaczęłam czytać w październiku, które mam rozgrzebane, ale no właśnie ten październik nie był taki dobry czytelniczo, o czym zresztą Wam jeszcze powiem przy okazji podsumowania miesiąca. No ale miałam wielkie plany i jakoś tak z tych planów niewiele wyszło i miałam dużo też książek rozgrzebanych, a właśnie jeszcze na koniec miesiąca, jak wiecie, dopadło mnie to choróbsko, więc jakoś tak na to czytanie nie miałam za bardzo siły nawet. No i właśnie z tego powodu mam rozgrzebane trzy książki i chciałabym je w miarę możliwości też w listopadzie albo przynajmniej do końca tego roku dokończyć. I przede wszystkim jest to Frankenstein Mary Shelley. To jest książka, którą zaczęłam jeszcze pod koniec września, także już no, ponad miesiąc temu. Jestem na stronie 117 i dopiero tutaj w tym momencie ta akcja rzeczywiście zaczęła dotyczyć samego potwora, bo wcześniej mieliśmy historię samego doktora Frankensteina, jego relacje tam z rodziną. Jakoś tak nie do końca mnie to interesowało, tam były jakieś listy wplecione. Natomiast właśnie pamiętam, że kiedy czytałam ten ostatni rozdział, to rzeczywiście gdzieś tam zaczęło się już dziać coś w kontekście tego samego potwora. Tak więc mam nadzieję, że od tej pory ta historia zacznie się naprawdę rozkręcać i będzie mi się ją bardzo przyjemnie czytało, bo naprawdę słyszałam o tej książce mnóstwo dobrego i też mam takie no, bardzo pozytywne wyobrażenie na temat tej historii i bardzo bym chciała się nie rozczarować i bardzo bym chciała, żeby ta książka trafiła być może nawet do topki 2001 roku. Kolejna książka, którą tutaj mam, to coś, po co sięgnęłam tak dosyć spontanicznie, tak naprawdę nie planowałam tej lektury, ale usłyszałam mnóstwo pozytywnych opinii na temat tej książki, a jest to W drogę, autorki Współlokatorów i Zamiany. Ja Zamianę czytałam i była to taka przyjemna książka, natomiast nie było to nic specjalnego. W drogę jednak słyszałam naprawdę mnóstwo pozytywnych rzeczy i kiedyś tak sobie, wiecie, przed snem leżałam w łóżku i przeglądałam Legimi i dodałam sobie na półkę na Legimi właśnie tę książkę, zaczęłam czytać i stwierdziłam, że zobaczę, czy może jest na Vinted i wtedy kupię sobie wersji papierowej. To jeszcze były te czasy, kiedy była darmowa wysyłka na Vinted w październiku, więc sobie ją zakupiłam, udało mi się ją znaleźć. No i nie przeczytałam wiele, bo tak naprawdę dopiero 60 stron, więc niewiele mogę na temat tej książki powiedzieć, natomiast też chciałabym w końcu do niej przysiąść i ją skończyć w listopadzie. Mam nadzieję, że mi się to uda i że po prostu będzie to taka, wiecie, lekka, relaksująca lektura, taka, która trochę mi przełamie te reportaże i klasykę w postaci Frankensteina, która pozwoli mi się po prostu odprężyć i zrelaksować i że bardzo przyjemnie spędzę z nią czas. I ostatnia książka w tym TBR-ze to coś, co w sumie czytam teraz tak najbardziej aktywnie, bo zaczęłam tę książkę w Halloween 31 października, a jest to Miasto Duchów Victorii Schwab, tak jak zapowiadałam właśnie w TBR-ze październikowym. Była to książka, którą miałam ochotę przeczytać w Halloween, właśnie sięgnąć po nią i przeczytać ją naraz. Naraz mi się nie udało, ponieważ no właśnie wtedy miałam to, wiecie, takie apogeum choroby, miałam wtedy gorączkę, leżałam cały dzień w łóżku, więc niestety nie za wiele czytałam, obejrzałam za to mnóstwo seriali, obejrzałam na przykład całą nową plotkarę, nadrobiłam parę odcinków You, także no, trochę po prostu spędziłam czasu przed telewizorem, mniej przy książkach. Natomiast jestem już na około 200 stronie, także zostało mi do końca naprawdę niewiele i być może dzisiaj sobie właśnie po nagraniu tego filmu i zmontowaniu siądę z herbatką i poczytam tą książkę i być może uda mi się ją skończyć. Na razie bardzo mi się podoba, to jest historia Cassidy, w zasadzie nie wiem ile ona ma lat, nie wiem czy to jest wspomniane, której rodzice fascynują się zjawiskami nadprzyrodzonymi, duchami głównie. Zarówno matka, jak i ojciec właśnie pracują w tym zawodzie, nie wiem nawet jak nazwać taki zawód, natomiast piszą książki na ten temat i zostają zaproszeni do wzięcia udziału w dokumencie i w związku z tym dokumentem będą podróżować po całym świecie. W momencie, w którym jestem, akcja przenosi się do Edynburga, no i właśnie jesteśmy w Edynburgu, ale to co ciekawe to to, że nasza główna bohaterka ma przyjaciela, który jest duchem i który właśnie gdzieś tam obok niej cały czas się kręci i tylko ona jest w stanie go zobaczyć. Jej rodzice, mimo tego, że interesują się tym tematem i że są no, w pewnym sensie specjalistami w tej dziedzinie, no to nie są w stanie po prostu tych duchów zobaczyć tak w takiej faktycznej formie, jak jest w stanie to zrobić Cassidy. To się wiąże z pewnym wydarzeniem z jej życia, o którym może nie będę Wam mówić, bo ja o tym nie wiedziałam i trochę mnie to zaskoczyło, także nie będę Wam tutaj psuć zabawy, ale książka jest naprawdę bardzo przyjemna i wcale nie czuć, że jest napisana dla jakiejś młodszej młodzieży. Naprawdę czytam się bardzo dobrze i bardzo miło spędzam przy niej czas, także myślę, że będzie to naprawdę fajna i przyjemna lektura. No i tak właśnie prezentuje się ten mój stosik na listopad, te moje plany czytelnicze na listopad. Jest on oczywiście zdecydowanie zbyt ambitny jak na moje możliwości, ja o tym doskonale wiem. Przy okazji na pewno jeszcze wpadną jakieś książki, jakieś nowości, premiery. Też mam nadzieję, że wpadnie jakaś książka świąteczna, bo tak jak ostatnio pisałam na Instagramie, mam ochotę na książki świąteczne i chciałabym dużą część grudnia poświęcić właśnie na takie lektury. Także no nie spodziewam się, że to wszystko uda mi się przeczytać, ale dobrze mieć wybór. Dajcie koniecznie znać, czy którąś z tych książek czytaliście. Jeżeli tak, to co o niej sądzicie, albo czy o którejś z nich chcielibyście usłyszeć więcej na moim kanale, to ja postaram się gdzieś tam, wiecie, przełożyć w kolejce bardziej do przodu tę książkę i spełnić Wasze oczekiwania. Na dzisiaj to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!